sprawy damsko-męskie między Polakami, to sprawy trudne. Jak Państwo wiecie, program już od 4 praktycznie lat wzbudza emocje. Nie do końca on się sprawdza, żeby tych dzieci rzeczywiście więcej się rodziło. Są różne pomysły, jak Państwo wiedzą, oglądają wiadomości, fakty i te różne inne. Między innymi jednym z rozpatrywanych elementów jest to, żeby było 500 euro plus na każde dziecko. Też taki pomysł jest. No. Tego trzeba przeprowadzić, proszę Państwa, skuteczne konsultacje, społeczne konsultacje. I do tych konsultacji zapraszamy na scenę znanego Państwu, mam nadzieję, człowieka, który jakby jest autorytetem. Pan Hadziuk, pozwólcie tutaj do nas. Ławeczka mówi sama za siebie. Zobaczymy, co celebryta z Wilkowej ma do powiedzenia na temat programu 500+. Ja prosiłem, żeby nie dawać mamrota wcześniej, ale zrobiłem, proszę bardzo. Tu tak gdzieś na tej ławeczce. To proszę się nie kłaść, tylko usiąść, tak żeby do sitka mówić. I pogięte rajtuski, to jest taka pozycja. O, właśnie się udało, usiadłem na miejsce kierowcy. Dla cipu, cały czas kierowcy. No. Nie mówcie, że w takim stanie prowadzicie. Oczywiście. No co, nie wolno jeździć na cześć, bo jest niebezpiecznie. Tylu pijaków jeździ, że... Znakomicie. Nie boicie się, mam prawo jazdy zabiorą? A oddali mi? No jest, ja chcę tylko podkreślić, bo przed chwilą tu byliśmy na scenie, wszyscy elegancki, ubrany, prawda? A teraz, proszę bardzo, kurs aktorski, widać od razu, gracze ma 2,5 promila zawartości. Jakbym miał mieć 2,5 promila, to bym na 3 dni musiał przestać. No dobra. Słuchajcie, może nie wszyscy oglądali serial, ale ja bym wolał, żebyście się przedstawili tutaj. Po co? No bo może wszyscy mnie pamiętają, że w wiodu codziennie siedzę na ławce z flaszką mamrota i szwagrem Pana Boga. Zaraz, jaki to szwagier? Kto to jest ten szwagier? No nasz najstarszy kolega z ławeczki. Nie? To co? Miał dwie siostry. No. Jedna wyszła za mąż, a drugą Pan Bóg wezwał do siebie. To szwagier Pana Boga. No rzeczywiście, to ja nie pomyślałem o tym. Łatwiej mu o rozgrzeszenie. Oczywiście, tak, bliżej tych najwyższych instancji się trzyma. Słuchajcie, Hadziuk, jest sprawa dla was. Mam dla was właśnie 3 wiadomości. Dobrą, złą i tą trzecią. Tak, no właśnie. Zacznijmy od tej dobrej wiadomości, proszę Państwa. No więc jakoś trzeba sfinansować te różne projekty socjalne naszego rządu, dlatego od poniedziałku drożeje alkohol. A co mnie to obchodzi, sądzę, zrobię. Jak żona będzie pędzić do sklepu, a ja w piwnicy, panie. Nawet se nie żartujcie tak z nas. Nie żartuję se. Dobrze? Będę se sobą robił. Na własne potrzeby? Na własne potrzeby se można robić i se będę robił, bo se takie... Taki se kupiłem pojemniczek i będę miał na własne potrzeby taką beczułkę kupiłem. Tam. Pojemniczek czy beczułkę, cholera? Beczułkę! To jaka to zawartość jest? 600 litrów. No to na 3 lata starczy. Nie na 3 lata, na rok. To pod warunkiem, że soleju nie będzie za często przychodzić. Dobra, właśnie, a propos, gdzie sole, słuchajcie, to jest dobra wiadomość, że ten alkohol się będzie przelewał na te projekty. Zła wiadomość, niestety, proszę Państwa, jest taka, że od poniedziałku drożeje również woda. I bardzo dobrze, panie, bardzo dobrze, panie, nareszcie się tym abstynentom do dupy dobrali. Trzecia wiadomość jest mianowicie taka, że wam opada. I to jest naprawdę poważne. A wy co znowu? No patrzę, czy nie opada. Przestańcie, przecież to nie dosłownie w sensie opada. Bo nie wam, tylko nam, wam, Polakom, nam wszystkim opada przyrost naturalny. Proszę Państwa, tyle pieniędzy idzie w ten projekt, a ten przyrost opada. No, co to ma być? Złodrost. No właśnie. Dlatego jest propozycja, żeby było 500 euro zamiast 500. I co wy o tym sądzicie? A, czyli takie eurobecikowe tytuły. No, na przykład. No. Czyli ja się nie kocham ze swoją kobietą z miłości, to się będę musiał kochać na pieniędzy, tak? No coś w tym jest. Ja bym chciał, żebyście tutaj, wiecie, jakoś tak, jako znany telewizyjny celebryta, zaimponowali młodzieży. Ile byście tych dzieci zadeklarowali? Ale te dzieci to tak tylko ze swoją kobietą, czy tak w ogóle? Oczywiście, że ze swoją. Przecież to cudzołóstwa nie namawiamy. Nie, bo u nas w zeszłym tygodniu był taki mądrala z
powiatu on się nazywał? I się nazywał... Konsultant inseminacyjny. Jak to tu? U was był... U was był czy w oborze, za przeproszeniem? W oborze też był. No dobrze, ale po co on do was strzelił? A w oborze był, bo tam praktykantka chciała byka wydoić. Mój Boże, młoda studentka, dziewczyna, to no i co, powstrzymał ją? A gdzie, po co? Studentka miała zajęcie, byk też był zadowolony. Posłuchajcie, Hadzi, nie żartujcie sobie, bo... Ja sobie nie żartuję, on był w oborze i potem tak jest, jak to zobaczył, to powiedział, że musi zebranie z mieszkańcami gminy zrobić. Tak? Aha, ten konsultant właśnie. Konsultant inseminacyjny. Wszyscy jest... namawiają, proszę Państwa, ludzi, żeby... I ten, i w restauracji u Japycza my zrobili takie zebranie. No i dobrze. To kobiety usiadły w pierwszych rzędach, żeby go lepiej widzieć, nie? A my z chłopami z tyłu, żeby jeszcze po flaszce mamrota zrobić, nie? No i on zaczął właśnie mówić, że no opada to alibi, panie. Libido opada Polakom, no, libido. No, coś tam opadło w każdym razie. I mówi, że to wstyd i że na przykład, o taki o tym byku mu się zmieniało. I że taki byk na przykład, to i 50 razy dziennie może pokryć. No może, no nie wiedziałem. No, no to jak, bo, tylko jak to powiedział to kobiety z pierwszych rzędów od razu. Mówi, panie konsultancie! A mógłby pan powtórzyć głośniej, żeby chłopy w tylnych rzędach usłyszały? No ładnie. No powiedział, że taki byk to i 50 razy dziennie może pokryć, no. I wtedy mój kolega Solejuk Maciej się zapytał, panie konsultacie, ale ten byk to tak z jedną krową czy z wieloma? O, o. No, oczywiście, że z wieloma, powiedział konsultant. No to mógłby pan jeszcze raz powtórzyć, żeby kobiety w pierwszych rzędach dobrze zrozumiały? Nie wiem, czego ja się śmieję, no ale właśnie, proszę Państwa, bo to jest...